Podróżnik Bogumił Rzucidło kolejny raz spotkał się z młodzieżą z gimnazjum nr 3. Tym razem przybliżył warunki życia i kulturę Chin. Podczas spotkania zaprezentował swoje zdjęcia, które są cyklicznie wystawiane w różnych częściach Polski. To spontaniczne kadry ukazujące codzienność kraju o bogatej historii. To jest najbardziej rozwijający się kraj świata. Średnio trzeba liczyć 8% rocznie się rozwija ten kraj. Przede wszystkim budownictwo. Budownictwo zajmuje numer jeden, czyli 14-15% rocznie. To jest marzenie dla nas Polaków, którzy po prostu mamy dużo niższy, prawda, ten wzrost gospodarczy. Jest to spowodowane tanią siłą roboczą w Chinach i ludzie, którzy praktycznie pracują na okrągło. Specyfika Chin objawia się na wielu płaszczyznach. To miks obcych Europejczykom zwyczajów, klimatu i terenów. To państwo kultu pracy, ale też własnych tradycji. Na ulicach miast bardzo popularny jest handel uliczny. Swoistą specyfiką oznacza się medycyna. Ogromna konkurencja o pacjenta i w momencie, kiedy pojawi się pacjent, to wybiera sobie możliwość albo położenia się na łóżku, albo po prostu czytania czasopism, gazet, przy czym podłączają ją do kroplówki, jedna kroplówka, druga, trzecia i już jest zdrowy, aby tylko zapłacił. I rzeczywiście ta medycyna chińska liczy tysiące lat, mają specyficzne, tradycyjną, konwencjonalną medycynę, jak w mojej rzęsiej korzeni, Rzeszenie i tak dalej. Te apteki są tam bardzo popularne i nie ma kolejek, tylko właśnie lekarze czekają na pacjentów. Bogumił Rzucidło odwiedził Chiny w 2008 roku. Ogromne wrażenie zrobiły na nim liczby. Wielomilionowe miasta, przerażające tłumy ludzi na ulicach i rozległe tereny. Zdjęcia przedstawione młodzieży zostały uroczyście wyeksponowane podczas wystawy w Warszawie. Wybierała je wówczas ambasada Chin.